Hej, Simonu ludzie, z tej strony Sebastianik. Witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na drugą kolejkę spotkania do UEFA Champions League, Liga Mistrzów UEFA. Lens kontra Arsenal. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 3 października o godzinie 21 na stadionie Stade Bollet d'Allianz Villens we Francji, a transmisja na żywo będzie na Polsat Sport Premium 3, więc tak to oczywiście wygląda. A ten mecz teraz oczywiście będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w przerwie. Miłego oglądania. Proszę Państwa, lada moment rozpocznie się dzisiejsze spotkanie. Tak bardzo wyczekiwane przez kibiców. Nie ma to jak w końcu rozsiąść się przed telewizorem lub zająć miejsce na trybunach i na 90 minut zapomnieć o Bożym świecie. Która drużyna dziś pokaże, kto rządzi na murawie? Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami. I zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza liga świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. Lens zmierzy się z Arsenalem. Gospodarze w roli Kopciuszka, za to rywale pewni siebie, bo są zdecydowanym faworytem do awansu, przynajmniej przed meczem, bo w piłce wielu już murowanych faworytów miewało spore kłopoty na boisku, co byłoby z korzyścią dla widowiska. Co za okazja! Będzie gol! Bramkarz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. W takim składzie gospodarze zaczynają ten mecz. Popatrzmy teraz, jakim składem zagra dzisiaj Arsenal. Między słupkami Ramsdale. W obronie Ben White wystąpi wraz z Oleksandrem Zinchenko na bokach. Kai Havertz oraz Martin Odegaard zagrają na środku pomocy. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Chyba trafi! Cóż za fenomenalna interwencja Ramsdale'a! Znakomicie! Martin Odegaard to prawdziwy diament, który swoją grą przyciąga ludzi na stadion. Każdy trener chciałby mieć takiego piłkarza w składzie. Tak, wspaniale panuje nad piłką, ciągle jest w grze, bo wszyscy mają do niego zaufanie. Idealny piłkarz do gry na małej przestrzeni, właściwie nie sposób odebrać mu piłkę. Partnerzy z drużyny uwielbiają z nim współpracować, czemu zresztą trudno się dziwić. Wybija bramkarz, wiązkuje i oddala zagrożenie. Gabriel Martinelli. Martinelli traci piłkę. Kai Havertz. Saka otrzymuje podanie. William Saliba. Mocno się teraz cofają. Zapraszają wręcz do pressingu. Niecelne zagranie. Bukayo Saka. Odegaard w posiadaniu piłki. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Diouf. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę.
Proszę Państwa, do przerwy na razie Arsenal remisuje 0 do 0. Więc zobaczymy, co będzie w drugiej połowie. Miejmy nadzieję, że oczywiście Arsenal wygra. No mecz łatwy nie jest, ale zobaczymy, co będzie w drugiej połowie, więc dobrze, widzimy się po meczu. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Uwaga, czy strzeli? Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję, stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Ale on to teraz wyjął! Nadludzki refleks! No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Można to było lepiej rozwiązać. Declan Rice przy piłce. Szuka sobie teraz miejsca do ataku. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Tak, wyglądało to całkiem, ale nic z tego. Teraz do Mediny. Teraz, co za sytuacja! Ramsey, ależ parada! Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystają? Pewne wejście we własnej szesnastce. Gabriel Martinelli. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Saka otrzymuje podanie do Martinellego. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Czy ten rzut rożny przesądzi o losach meczu? Jeśli wyjdą na prowadzenie, na odpowiedź pozostanie bardzo niewiele czasu. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Dośrodkowanie z narożnika boiska, ale prosto w rękawice bramkarza. Jeszcze 5 minut meczu, utrzymuje się remis. Jeśli Arsenal teraz strzeli, to przeciwnik już raczej nie wyrówna. Niebawem ostatni gwizdek spotkania. Może im dać prowadzenie! Staje na wysokości zadania w samej końcówce meczu. Fantastyczna obrona. To może być interwencja, która zadecyduje o wyniku tego spotkania. Rzut rożny wykonuje Martinelli. Ciasno było przy tym rzucie rożnym, ale bramkarz dobrze teraz interweniował. Znowu mają piłkę. No i proszę Państwa, nic się nie zmieniło, 0 do 0. No i dzielą się punktami, oczywiście, w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Zobaczymy, jak będzie na żywo, a tak dla zabawy
Zagramy sobie serię rzutów karnych, wiadomo. Tak są u mnie remisy, to są rzuty karne. A oczywiście, proszę Państwa, w fazie grupowej Ligi Mistrzów nie ma rzutów karnych, no wiadomo. Ale tak dla zabawy w eSports FC 24 sobie trzeba zagrać. Dobrze, widzimy się po rzutach karnych. Sprawdzamy tętno. Zaczynamy. Pierwszy strzelec staje przed szansą. Ramsdale! Ależ porada! Strzelił! Pewnie i celnie. Doskonale wiedział, co należy robić. Strzelił mocno. Tuż przy słupku. Bramka. Taki strzał jest bardzo trudno obronić. Tak jest! Gol! Nie zawiódł. Podszedł do piłki, jakby to była formalność. Gol prosto w okienko. Przepiękne uderzenie. I broni ten strzał. Co za parada. Widocznie lepiej Brawo za pomysł. Strzał w środek bramki, gdzie nie było już bramkarza. Bo ten rzucił się w kierunku słupka. Bramka. Nie! Świetna parada. Widać, że zna się na swojej robocie. Może to rozstrzygnąć tu i teraz. Bramka da im zwycięstwo. Cóż za fenomenalna interwencja Ramsdale'a. Znakomicie. On dobrze wie, ile zależy od tego strzału. Nie może spudłować. Trafia. Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki. Trzeba go jeszcze wykorzystać. I jest gol! Wykorzystał karnego. Podszedł do piłki opanowanej, zrobił co należy. Gol, proszę Państwa! Bramkarz pokonany. Bardzo pewnie wykonał ten rzut karny. I jest! Piłka w siatce, wykorzystał to. Nie pomylił się, uderzył pewnie. Gol! Jedenastka wykorzystana. To zawsze próba nerwów. Tym razem została zdana. Tak, piłka ląduje w siatce. Nieważne w jaki sposób, ważne, że skutecznie. I trafił! Dobrze wykonany rzut karny. Po tym można poznać prawdziwego fachowca. Ramsdale! Ależ porada! Sprawa jest prosta. Jeśli trafi, wygrają. Coś się musi dziać teraz w jego głowie. I mają to! To był ten rozstrzygający karny! Wygrywają ten mecz! Wyglądało łatwo, ale trzeba było zachować zimną krew do końca. Brawo! Proszę Państwa, ależ mecz w tych rzutach karnych. Arsenal pokonuje Lens aż 7-6. Proszę Państwa, nasz Polak, rodak, obrońca Kiwior, zawodnik meczu, no coś niesamowitego. Dobrze, to było na tyle w tym odcinku. Ja wszedłem na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć.